Serwus widzowie, dzień dobry, witam was bardzo gorąco, ja jestem Milki, a to kolejny odcinek na moim kanale i dzisiaj niestety zdrowie mi niezbyt dopisuje, ale mam nadzieję, że mimo wszystko, słuchajcie, będzie to fajny odcinek i uciekniemy z więzienia, ponieważ właśnie to dzisiaj robimy, czyli próba ucieczki z więzienia. No i dla waszej informacji odzyskałam swoją twarz, swojego skina i wyglądam jak Milki, a nie jak Yeti, na całe szczęście. No a wy zostawcie łapkę w górę, ponieważ jeżeli tutaj zostawicie dużo łapek, to na pewno wyzdrowieje, także słuchajcie, uwaga, uwaga, umowa, 4000, 3 łapki w górę i ja jestem zdrowa jak ryba, także słuchajcie, koniecznie łapkujcie. No i zasubskrybujcie też mój kanał z dzwoneczkiem, ponieważ to bardzo, bardzo ważne, żeby po prostu żebyście nie przegapili takich odcinków jak ten, a my lecimy z dzisiejszym materiałem. Tak jak powiedziałam, widzowie, jesteśmy sobą w Minecrafcie na całe szczęście. No i mamy też oczywiście wszystkie itemy, które wcześniej mieliśmy, także zarąbiście, widzowie. No i mam tutaj tabliczki, na tabliczkach napisane, że dobra robota, niebawem gdzieś cię zabiorę. Ale oczywiście tego niebawem, widzowie, już nie będzie, dlatego że niebawem to my, widzowie, stąd uciekniemy. Więc wydaje mi się, że widzowie, możemy oczywiście tutaj lecieć z tematem, także nie będę tutaj po prostu przedłużać, bierzemy te drzwi i po prostu uciekamy z tego miejsca. Jeszcze tylko zobaczę, tak wiecie, zerknę szybciutko, czy się tutaj coś zmieniło. Okej, to było tutaj, ja pierniczę, co tutaj się dzieje, że to nie ma tego, nieważne. W każdym razie wywalam to, bo to jest dla mnie potrzebne. Nie wiem tutaj coś cokolwiek robić, wywalone zejdzie totalnie. Wychodzimy stąd, po prostu wychodzimy. Sprawdźmy jeszcze tutaj, czy coś się zmieniło, ale wydaje mi się, że niekoniecznie, więc zarąbiście. Zamknijmy to jeszcze, więc sobie lecimy. I tak postanowiłam, że możemy pójść po prostu najwyższe miejsce, które znamy, czyli po prostu tam sobie wyjdziemy parkurem, przeskoczymy przez ten parkur i tam sobie pójdziemy. I w ogóle tutaj są dalej te wszystkie itemki, więc bez problemu mogliśmy tutaj, nie musieliśmy w ogóle ich wyrzucać, czy mogliśmy wszystkie wyrzucić, albo w ogóle nie wyrzucać, także spoko. Chyba, że on sobie tutaj oczywiście zapomniał, czy coś, nie wiem, nie mam pojęcia, zresztą to jest nieważne. W każdym razie tutaj jak widzicie ten pokój jest, nic się to nie zmieniło, myślę, że tutaj coś będzie dodane, ale jednak nie. Tak jeszcze zerknę, że tutaj coś jest potrzebnego. Jak on nie widział tego, no to ja sobie zabiorę jak najwięcej budulca. Wydaje mi się, że możemy mieć dosyć nisko, wiecie o co chodzi, zawsze warto sobie to mieć. No i jeszcze dla zasady, dla złotej widzowie zasady, przejdźmy ten parkour po raz ostatni, żeby nie było po prostu, bo to jest ostatni raz, kiedy tutaj jesteśmy, widzowie, uciekamy stąd dzisiaj. Także zarąbiście, mega się cieszę. Pamiętajcie o tym, żeby wstać łapkę w górę, żeby po prostu była zdrowa. Dobra, to i mogę, wolę już, no wiecie, no, mam na wszelki wypadek. Nie chcę mi się tego przeskakiwać aż tak bardzo. Dobra, lecimy teraz tutaj tędy oczywiście i wychodzimy. Więc papa więzienie, my lecimy. I tak, jeżeli zostawicie łapkę, to wszystko pójdzie zgodnie z planem. Także błagam was, zostawcie łapkę i pamiętajcie też o subskrypcji mojego kanału, ponieważ to jest istotne. Dobra, słuchajcie, lecimy tutaj i gdzieś tędy się wykopiemy może. Mamy chyba, no mamy słuchajcie wszystko, także spoko. Nie wiem, czy tutaj zrobimy po prostu coś takiego, no. Przejdźmy tego parkura, żeby nie było, ale tak oczywiście delikatnie. Musiała jeszcze tutaj zobaczyć, co tutaj się działo, ponieważ to jest wszystko... Okej. Okay. Widzę, że tu jest, słuchajcie, jak to wygląda z zewnątrz. Patrzcie, możemy zobaczyć, jak to tutaj wygląda wszystko. Mega ciekawa sprawa. Subsydianu jakiegoś, okej. Okay. Wszystko, żebyśmy tylko nie wyszli, wiecie o co chodzi. Nawet to się nic nie zmieniło, to są jakieś itemki fajne, okej. Okay. Mamy jedzonko, widzę, mamy jedzonko. To zabierzmy jedzonko i on dźwignie. Tam nie lecimy, wydaje mi się, że słuchajcie, nie ma większego sensu. I nie wiem, gdzie mamy się kochać. Może to gdzieś do góry, słuchajcie, tędy. Myślę, że to jest dobry pomysł, także słuchajcie, oczywiście, okej, okay, let's go. Nie wiem, czy się budować. Dobra, może tym, słuchajcie, się budujmy do góry. Widzę, że będzie dosyć ciemno tutaj. No ale widzowie, no co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Że tu jest jakieś światełka są. Dziwne trochę, ale okej, okay, niech to będzie, tak? Ja bym sobie zabrała może do łapki, słuchajcie, pochodnię, ale taką normalną. Jejku, no i pięknie, no widzowie, mamy pochodnie w końcu, jakie to jest piękne uczucie. Dobra, lecimy do góry, mam nadzieję, że... W ogóle czemu to jest wszędzie stąd? To jest trochę dziwne, ale to chyba znaczy, że tutaj gdzieś będzie wyjście, mam przynajmniej taką nadzieję. Wydaje mi się, że normalne wejście tutaj też powinno być. Chyba, że na przykład tutaj to zostało zabudowane czy coś takiego, bo to jest podejrzane, że to nie ma stonu, tylko wiecie, ten stondurik, to jest akurat mega dziwne. Ale okej, okay, budujmy się do góry, słuchajcie. Nie przejmujmy się niczym innym. Chce mi się kichać trochę. Jakby były jakieś cięcia, to oznacza, że kichłam. O, albo kasznęłam. Mamy jakieś drewno teraz. Dobra. Gdzieś jesteśmy. Jo, widzę, to jest ta biblioteka, w której byliśmy. Okej. Okay. Okej. Okay. Tutaj byłam ja chyba w tym miejscu. Zmieniło się tutaj coś? Chyba nie. Chyba się nic nie zmieniło. Okej. Okay. Wychodzimy stąd, widzowie. Tutaj chyba, no nie wiem, czy tutaj cokolwiek jest. Jakby, no, nie wiem, czy tutaj mam zwiedzać. Nie wiem, czy to tutaj na przykład było. Tam jest jakaś skrzynka, ale... Dobra, mamy w sumie ten, mamy to.
Czy ja to, ona jest trap, widzowie, ja nie chcę w takim razie. Ja w takim razie, a bo wiecie co, jakby mogę zrobić coś takiego. Jakby zrobimy to tak, że niby tutaj wszystko jest w porządku, wiecie co chodzi. Tam, nie wiem, tam pisaliście mi coś tam, że tu była palionka chyba. Ta, palionka jest w nowym miejscu, okej. Czyli ona tutaj na pewno była, widzowie, ona tutaj na 100% była. Lecimy do góry. Czy tym razem możemy się tam wydostać, widzowie, w górę? Więc możemy tam polecieć. Zresztą jakiś baby parkour musimy zrobić. Ja bym mogła tutaj normalnie to zrobić, ale. A kurde, widzowie, jak on to zrobić? Chciałabym mimo wszystko sparkurować się, wiecie o co chodzi, ale widzę, że jestem słabym parkurzystą, ale dobra. No kurde, jak mogłam spaść z drabinki? Widzowie, I can, to wszystko przez to, że jestem chora, dobra. Let's go i słuchajcie, uciekamy stąd. Jak dobrze, naprawdę. Dobra, to jeszcze nie byłam. Jeszcze ani razu nie byłam. Także zobaczmy, co to jest za miejsce. Okej. 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 Jesteśmy w jakimś bardzo dziwnym miejscu. Nie mam bladego pojęcia, co to jest za miejsce. Nie widziałam go wcześniej. Nie wiem, czy mam iść do góry, czy co. Okej, czekajcie, przejdźmy się tutaj może. Tu jest jakaś płytka, więc ja bym wolała jej nie naciskać. To jest pełno płytek. Dobra, kurde, ja się boję tam iść. Ja nie chcę, widzowie, ja nie chcę. Na razie w ogóle powolę tam na dół, słuchajcie, zostać. Wiecie o co chodzi, bo to jest chyba bez sensu. Dobra, tu jest jakaś książka, ale ja się boję wszystkiego brać. Dobra, widzowie, ja myślę, że nie wiem, nie ma co tutaj... Co tutaj chodzić i się rozglądać? Stąd wyszliśmy? Nie. Skąd my wyszliśmy? Tak. Okej. Okay. Ja sorry, ja po prostu nie umiem w ogóle. Dobra. Halo. Czemu nie możemy stąd wyjść, widzowie? Ja pierniczę. Okej. Okay. No to żartowałam. Pałac Yeti. Okej. Okay. Mamy pałac Yeti, widzowie. Ale to nie jest koniec. Dobra, tam są jakieś drzwi jeszcze, to możemy tam polecieć. Okej. Okay. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, 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 widzowie, nie, 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 nie. No way, że my jesteśmy w tym miejscu, widzowie. No way. Ej, popłaczę się zaraz. Okej, okay, jednak chyba... Co? Tu się dzieje? Gdzie ja jestem, widzowie? Co to jest w ogóle za... Co tu się w ogóle dzieje? Jakby... Czy wy to widzicie, widzowie? To jest jakby jakaś pętla, kurde. Nie wiem, jak to nazwać. Czy można się tam wydostać? To jest obsydian, dobrze ja widzę? Szczerze, nie wiem, co się w ogóle stało. Jak ja mam się stąd teraz niby wydostać? Co ja mam robić, widzowie? Na górze? Ja nie wiem, gdzie ja jestem teraz, widzowie, w jakim miejscu w ogóle i o co tutaj, co się tu w ogóle stało. Nie ma żadnych tabliczek, jakby nie wiem, co tutaj się dzieje. Co to jest za miejsce w ogóle? W sensie, to jest to, co zbudowaliśmy w poprzednim odcinku, ale dlaczego ja jestem w takim miejscu i to jest tyle tych... Tyle tego jakby w różnych miejscach? Nie rozumiem za bardzo. Nie, no widzowie. Jest tutaj chociaż coś. Nie wiem, co mam robić, kurde. Myślałam, że już wyszliśmy stamtąd. Musiałam wpaść w jakiś sypki śnieg, nie wiem, co to w ogóle było.
To jest coś? To jest blok, dobra. Ja cię gacie. Nie wiem, co robić. Sobie co wybaczysz, że tak milczę, ale po prostu jestem załamana, bo myślałam, że po prostu no, wyjdziemy teraz. Ej, aż mi się chce płakać, I swear, bo myślałam, że tutaj... Dobra, widzowie. Ja chyba myślę, że muszę zakończyć w tym miejscu odcinek, bo nie wiem, co mam robić dalej. Muszę przemyśleć na spokojnie, bo myślałam, że wyjdziemy stąd. A tu się okazuje, że znowu jesteśmy w ogóle zamknięci w jakimś nowym miejscu i... Nie wiem, o co chodzi nawet. Więc mam nadzieję, że się po prostu dowiem. I co, widzimy się jutro, mam nadzieję. 18.30, 15.30 na moim kanale Milki Plus. Więc żegnajcie, chociaż jeszcze zanim to, no to może poprawi mi, słuchajcie, komentarz jeszcze, humor, więc tutaj tym razem wybrałam komentarz Janeczek Palionowy. Jesteś najmilszym youtuberem, jakiego oglądam, właściwie youtuberką. Twoje filmy zawsze poprawiają mi humor i spośród wszystkich filmów, na które czekam zawsze, najbardziej musi doczekać twojego. Jest to bardzo miły Janeczek Palionowy, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. I przykro mi, że dzisiaj możliwe, że ci nie poprawiałam humoru, ponieważ kurde, jak widzicie, jest ciężko. Jestem jakieś nieco z incepcja w ogóle, ja, co tu się w ogóle dzieje? Nie wiem, muszę to jakoś rozgryźć. Mam nadzieję, że nam się to uda. Wy zostawcie łapkę, subskrypcję, widzimy się jutro. I co? Elowina, widzowie, miejcie się dobrze, pa, pa.